Siemanko, w dzisiejszym filmie mam za zadanie wkraść się do domu, gdzie nie będę mile widziana i okraść safe. Tak jest, dziewczyny, wiem, że mają tam zamkniętą imprezę i nie będą chciały mnie zapewne wpuścić, choć tak pięknie wyglądam, widzowie, ale ja jeszcze im na dodatek, nie dajcie tam wejdę, to obrabuję safe. Jeśli mi kibicujecie, to zostańcie ze mną do końca, zostawiajcie też łapeczki do góry i subskrybujcie kanał, bo lecimy, widzowie, po 2 miliony! Lecimy tutaj! Ta chata się tutaj znajduje, więc zobaczymy, czy jednak nie wpuszczą, a jak nie, no to pożałują. Lecimy tu, dom numer 12. Zobaczcie, jak pięknie, jak fioletowo! Oh my god, oh my god! Dobra, uwaga, wbijamy, co nie? Znaczy, dzwonimy najpierw. Ding dong! Ding dong! O, idą! Siema! Halo, czemu mi zamykacie w ogóle drzwi przed nosem? Co jest grane? W ogóle ile ludzi? Patrzcie! Kto to? Czekajcie, co one tu mówią? Kto to? Czego? Halo, kto? Ej, dziewczyny! Kto wam się najbardziej z klasy podoba? Ta, już o chłopakach, ja nie wiem. Jaka imprezka! Ale fajnie tam fioletowo. Zapraszałyście? Kto ty? Kim ty jesteś? A ty kto? Czego? Przyszłam na imprezę. Co tutaj robisz? Nara? Nie zapraszałyśmy cię. Idź stąd. Ej, no przestańcie, ja przyszłam na imprezę. No co wy, potańczyć czy coś? Wy nie potraficie tańczyć na pewno, więc ja wam pokażę, jak się tańczyć, dziewczyny. Ale my cię nie zapraszałyśmy. Jaką imprezę? Coś ci się pomyliło, nie masz zaproszenia. Tak, nie mam zaproszenia? Dobra, to może to łykną. Mam zapro. Dobra, popatrzcie, weźmiemy backpack i weźmy ten ticket. Pyk, pyk, jedyneczka. Zobaczcie, mam zapro, patrzcie, jesteś za młoda. Ciekawe, a wy to co? Nie zapraszałyśmy cię, nie masz, idź sobie, kurczę no, nie łyknęły tego ticketa, ale one są. Dobra, to ja sobie siądę tutaj, słuchajcie, i będę chillować w takim razie. Jesteś za młoda, nieprawda, ale to jest jakiś fake, idź sobie. Wypadł nawet do mnie, mówią. Nie twój hamak. Ona wzięła odkurzacz, czyli ona odkurzaczem mnie straszy? Serio? Odkurzaczem na mnie? No patrzcie, jak mnie goni tym odkurzaczem. One są jakieś nawiedzone, słuchajcie. Ta co ona miała? Dobra, już uciekłam. Dobra. Wynocha na mnie, dobra, dobra, już mnie nie ma, słuchajcie, okej. Schowam się na razie w banku, ale muszę się tam w jakiś sposób inny dostać. I tak sobie myślę, że potrzebnych mi jest kilka rzeczy, jak na przykład śpiwór. Albo może jeszcze jakieś w ogóle przebranie, żebym się nie rzucała w oczy. Chociaż myślę, że jakoś tak się bardzo nie rzucę w oczy. Ewentualnie to będę mogła się zmniejszyć, jak trzeba będzie. A safe, z tego co pamiętam, jest na samej górze, więc trzeba będzie się tam jakoś dostać. Dobra, w tym domku jest dosyć tak ciemno, bo fioletowo, więc może mi się uda tam wbić. Zaczynamy, widzowie, mój plan. Dobra, tu żadna nie stoi z nich. Okej, wbijają do domku, słuchajcie. Jeszcze nad jakąś taką przepaścią jest ten dom. Kurczę, idźcie do domu, bo mnie zobaczą! Oni mnie zobaczą! Najlepiej to jakbym z jakiegoś policjanta albo kogoś takiego się przebrała, żeby mnie nie obczaili, słuchajcie. Dobra, wiecie co? Przejdę jakoś tak. Lecę, lecę. Lecę, lecę, żeby mnie nikt nie zobaczył. O nie! Chyba mnie ktoś zobaczył. Dobra, pójdę tu. Okej. Dobra. Będę za górką, słuchajcie. Może ją zgubię. Będę za górką tu. Patrzcie, 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 patrzcie. Jak w jakimś horrorze, zobaczcie. Będę stała tutaj i będę mogła ich obczajać. Czy ja się schowam do drzewa? Ej, ona poszła. Nie znalazła mnie, słuchajcie. Stoi tam, ale może być utrudnienie, nie wiem, czy to ich jakiś szpieg, czy co, czy one się będą zmieniały tak właśnie, co chwilę, ale szuka mnie, ale słuchajcie, może mnie nie znajdzie, zobaczcie, jak obczaja. Najlepiej jakbym się za jakąś staruszkę przebrała, to żebym, wiecie, jej się tak nie rzuciła za bardzo w oczy. Muszę się dostać do tego domu, muszę się dostać do sejfu. Dobra, poszła tam, co nie? Zawraca. Kurczę, muszę nagle wybiec tam. Do tego domu.
Patrzcie, jak się bawią. Tam ktoś po górze też chodzi. Dobra, idziemy, idziemy. Słuchajcie, czysto się zrobiło. One siedzą teraz nagle tutaj. No serio, jak sobie w ogóle lampeczki obczaiły, zrobiły. No dobra, to ja już wiem, że tutaj nie mogę, słuchajcie. Tędy nie mogę wejść. Ale może one nie pilnują przodu, słuchajcie. Musimy to obczaić. Ty prawdziwa, poczekajcie, one coś tam... Siedzę sobie tutaj na werandzie. Te są... Te przy wejściu! No nie! No nie! Uciekam! Były przy wejściu! Jak ich jest tam dużo! Zobaczcie, jak ciężko jest tam się wbić! Dobra, nie no, muszę to jakoś zrobić z tyłu budynku, słuchajcie. W jakiś taki sposób muszę zrobić! Ja nie mogę! Co by tu wykombinować? Może jakoś na dach bym skoczyła z jednego domu na drugi. Tak, 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 tak. Ale no nie, bo to się nie da, to jest za duża odległość. Ale dobra, wejdźmy tu. Ta jeszcze tu perkusję postawiła. No nieźle, no nieźle. Wiecie co? A ja bym się przebrała za jakiegoś robaka czy coś. Już mam tak głupie pomysły. No nie, no, one po prostu mnie czytają w myślach, że wiedzą, gdzie to wszystko zrobić. Czekajcie, one teraz wrosły tu, ale będzie to ciężkie. Ale to ciężkie jest do zrobienia, słuchajcie. Teraz tak, idą teraz nagle tam. Dziwna sytuacja. Ja myślę, że się zmniejszę, wiecie? Będzie mi tak łatwiej. Oj, zobaczcie, jak jestem skitrana. Dobra, wejdę bliżej tu. Dobra, jestem w drzewie, jakby co? Ups, okej. Otwórz ktoś drzwi. E? Dobra, wyszły na zewnątrz. Nie wiem, o co chodzi. Czysto. One obczajają, gdzie ja jestem. Nikogo nie ma. No tak, nikogo nie ma, to nikogo... Jakim cudem ona mnie znalazła? No nie, jak ja tam mam wejść? No w takim kiepskim miejscu, słuchajcie, jest ten dom. Postawione, że naprawdę jest turbo ciężko. Jakby tutaj wejść. Ależ to jest ciężkie zadanie. Gdzie są te schody? Otwarte. Kurczę. Dobra. Nie ma nikogo. Nie. Nie. Nikt tu nie idź. Nie idź tu nikt. Czy mi się uda, myślicie? Dobra, nie ma na co czekać. Okradłam was! Okradłam was! Okradłam was! Okradłam was! Udało się, udało się! Zwiewam, zwiewam, widzowie. Max speed, szybko 45. Udało się z tą chatą. Ej, ciężko nie było, powiem wam. Nie było ciężko. Okej, no to cóż, jestem, słuchajcie, teraz bezpieczna. I myślę sobie, że ta kasa, którą zdobyłam, to mi za mało. Więc muszę obrapować jeszcze jakiś jeden safe. Patrzcie, przenoszą się chyba do drugiego domu na imprezę, bo w nim już kasy nie mają. Ja myślę, że teraz jakoś głupkowato się ubiorę, słuchajcie. No właśnie, czyli co ja robię? Tutaj. I słuchajcie, coś dziwnego ubiorę na siebie. Przebiorę się za farmera. Okej. Okay. Coś w tym stylu. Może wpiszmy farm i coś takiego. usuńmy sobie to. Dobra. Skórę. Dobra, jestem, słuchajcie, owcą taką. I ja szukam po prostu strachów na pole, wiecie? Więc szukam strachy. Strachy na wróble. Hello! A muszę być większą owcą, bo tak to oni mnie nie wezmą na poważnie. Halo? Halo? Halo, dzień dobry! Dzień dobry!
Potrzebuję strachów na wróble. Na wróble. Na swoją farmę. Jesteście tak straszne, że się nadajecie. Jecie na strachy na wróble. Dobra, mam nadzieję, że je wkurzyłam i wyśmiałam i w ogóle. Teraz koniec, słuchajcie, tej owcy. Muszę być z powrotem sobą i w jakiś sposób tam się po prostu dostać. A nie, ja żartowałam, zostawcie mnie w spokoju. To jest taka górka, czy ja się tu... Dobra, wdrapałam się. Może przez tą posesję, słuchajcie, przejdę. Dobra, uwaga. I jakoś dobrze byłoby wskoczyć na dach. Więc weźmy to i sobie myślę o drabinie, wiecie? I weźmy sobie tak. O, i tu drabinkę. Piękną, ale nie, najpierw muszę ją postawić tu. Żeby wejść tu na płot. Pyk, okej, okay, jestem. Teraz... Kurczę, tak trochę kiepskawo. Jestem na dachu. Dobra, teraz śpiwór. Słuchajcie, to jest cała masa brania kilku rzeczy. Gdzie ten śpiwór? Ja zawsze mam go problem znaleźć. I teraz weź go, postaw jeszcze dobrze. No chyba źle. No, wiedziałam, że źle. Dobra, ale... Ej, słyszę jak biegają, ale mam nadzieję, że... Kurczę. Co ona gada? Nie, muszę zabrać ten śpiwór, bo by zobaczyły. Co ona to robi? Dobra, poszła. Ej, dobra. Teraz mi się źle postawił. A już bywało dobrze. Jestem. Kurczę, gdzie ja jestem? Łazienka. Kibelek. Nie. Szybka akcja. Bomb. Pyk. Bęc. I znowu to samo. I otwierać mi ten taras. Muszę wyjść normalnie drzwiami. Yes. To brawowałam ich. Ale tam się trochę zamieszałam. Słuchajcie. To chyba ten różowy kolor. A one chyba nawet nie ogarnęły, że słuchajcie, je okradłam. Tak się bawią. Zobaczcie, co tu się dzieje. DJ. Najlepsze impry, fajna, zobaczcie jak one się tu bawią. Dobra, to ja im porzucam, słuchajcie, tą kasą. Widzicie, jakie imprezy w Brookhaven z Belką się dzieją. Także słuchajcie, udało mi się dzisiaj obrabować dwie chaty. Ktoś bił na chatę, no słuchajcie, ja sobie już tutaj, nie wiem, chyba z minutę stoję. Dobrą, a one dopiero ogarnęły, że słuchajcie, ja biłam na chatę? Serio? Dobra, zmiewam sto... Zamknęły drzwi! Drzwi zamknęły! Wypuścić mnie! A nie! Wypuścić mnie stąd! Nie mam wyjścia! Wypuścić mnie stąd! Kurde, zabiorą mi tą kasę! Zabiorą mi tą kasę, którą zdobyłam! Muszę zespełnić tu szybko śpiwór i to jeszcze jakoś dobrze! Wypuścić! One mnie nie chcą wypuścić! Widzowie! Nie mogę postawić normalnie tego! Źle! Kurde! One mnie stąd nie wypuszczą! Gdzie jestem teraz? Nie wiem, gdzie jestem! Nie, dobra, muszę stąd iść! Muszę wyjść z tej chaty, tak jak wtedy wlazłam! Dobra, może jakoś tak? Może tak? Oszty, błagam! Błagam! Nie, ona łazi za mną! Nie wyjdę stąd! Jestem! Udało się, słuchajcie, jest, mam tą całą kasę tylko dla siebie, a one nie zabezpieczyły dobrze tego sejfu, jednego i drugiego. Widzowie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i wiecie, jak już wbić się do czyjegoś domu w Brookhaven i obrabować mu sejf. Jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, pa, pa!